Hej, cześć, siemano, z tej strony Araulen i witam was w takim jakby nowym formacie na moim kanale. Z czym chciałbym się zmierzyć i jakby sam siebie sprawdzić i coś spróbować. Mianowicie niedziela, czyli takie jakby podsumowanie, niedziela popołudnie, tak, 16 popołudnie, można powiedzieć. Podsumowanie takie tygodnia odnośnie Farming Simulatora 17. Jak dobrze wiecie, co piątek mamy publikowane nowe maszyny, które pojawią się w grze na stronie producenta, na stronie gry. Plus od 1 do 2 razy w tygodniu mamy publikowane tak zwane fact sheety, które pokazują, przedstawiają szerzej zazwyczaj jakiś traktor i jakąś maszynę, przedstawiając typ, moc i tak dalej, i tak dalej. I po prostu chciałbym jakby spróbować wam to wszystko w takiej jakby pigułce przedstawić, czyli jak gdzieś tam się to wszystko pojawia i wy nie macie czasu tego śledzić, czy po prostu nie macie ochoty, to wchodzicie sobie w niedzielę o 16 na mój kanał i macie wszystko konkretnie przedstawione, co najważniejszego w ciągu ostatniego tygodnia się działo. Myślę, że pomysł jest dosyć ciekawy, oryginalny, chociaż nie wiem, czy ktoś czegoś podobnego nie zrobił, nie wiem naprawdę. Jeśli ktoś zrobił coś takiego i nie macie ochoty oglądać drugi raz czegoś podobnego, po prostu napiszcie w komentarzach, wtedy się ustosunkuję. W tej chwili po prostu chcę spróbować. W sumie mogłem zacząć już wcześniej, bo to już jest, zaczniemy od 10 fact sheetu, ale jakoś tak mi się to wszystko nie układało i teraz po prostu jak już zacząłem jakoś tam prosperować tymczasem i po prostu planować jakoś sobie to wszystko, no to uznałem, że czemu by nie spróbować. Przechodząc do konkretów. Zaczniemy od przedstawionego bodaj w poniedziałek 19 września fact sheetu numer 10. Na nim mamy przedstawionego Fenda 900 Vario oraz przyczepę samozbierającą Layli chyba się czyta. Laylai? Pozostajemy przy Layli, poprawcie mnie jak źle mówię. Layli Taigo XR75D. Zaczniemy od grubszego przedstawienia ciągnika. Należą do, oczywiście do kategorii traktorów. Następnie mamy podany zakres mocy od 221 kW do 287, a pod spodem mamy podane HP. Jeśli się nie mylę, jest to skrót od pierwotnie stosowanym w przypadku konia parowego w Niemczech, ale teraz oznacza się nim podobnie konie mechaniczne. 1 HP to... Jeden koń mechaniczny to nie jest 1 HP, bo 1 HP to troszkę więcej niż jeden koń mechaniczny. To znaczy jeden koń mechaniczny to 0,98 coś tam HP, czyli można to zaokrąglić do koni mechanicznych, myślę. Do jednego, że w sensie skala 1-1. Nie ma sensu w jakieś tam setne części się bawić. W każdym razie mamy przedstawione od 300 do 390 HP. Nie wiem, po prostu to jest mój pierwszy taki pilotażowy odcinek. Wybierzcie, czy wolicie, żebym w tym wypadku mówił HP, czy konie mechaniczne. Jeśli się mylę co do interpretacji tego, to też możecie mnie poprawić. Tak. Dalej, mamy podane, co możemy tutaj customizować, modyfikować w przypadku tego traktora. Więc jest to silnik, czyli tutaj mamy w zależności od silnika różną moc, którą możemy osiągnąć. Następnie mamy koła oraz kolor, main color, czyli główny kolor, farbowanie, maski, chyba tak. Mamy podaną cenę, ile będzie kosztowało to w grze, czyli jest to 272 tysiące euro oraz maksymalną prędkość podaną w dwóch wartościach, mianowicie 60 km na godzinę oraz 35 mil morskich na godzinę. Mil po prostu chyba, nie morskich, mil. Dobra. Oraz mamy tutaj rozszerzone, o co chodzi w przypadku customizacji kół. A więc mamy dostępne 4 warianty.
Jest to wariant standard, szeroki, podwójne koła, czyli bliźniaki oraz obciążniki na kołach, wheel wides. Mamy tutaj spory zasób tej modyfikacji, będzie można się bawić. Mamy też podany koszt utrzymania, jest to 320 euro na dzień oraz podaną pojemność zbiornika 600 litrów. Pojemność zbiornika paliwa oczywiście. Następnie mamy przyczepę samozbierającą, która oczywiście należy do takiej kategorii, do jakiej przedstawiłem, przyczepa samozbierająca. Podano moc 147 kW, ewentualnie łamane na 200 HP, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na moc. Tutaj się zapędziłem, już widzę, jak przyczepa samozbierająca ma 200 koni mechanicznych. Zapotrzebowanie na moc, required power, czyli tutaj wymaga ciągnika, który ma te 147 kW albo 200 HP minimum. Zbiera, mamy podane, jakie uprawy jest w stanie zbierać i przyznam szczerze, że nie znam oznaczeń tych tutaj upraw. Wydaje mi się, że jedno to siano, drugie to zielonka, trzecie to może być kukurydza. Ale nie wiem co jeszcze, bo są cztery. Także jeśli znacie dokładnie te oznaczenia i możecie i chcecie mi pomóc, to jak najbardziej możecie mi napisać, co one oznaczają, żebym nam przyszłość to wiedział. Mamy podany koszt, jeśli chcielibyśmy zakupić taką przyczepę, jest to 112 tysięcy euro. Mamy także podaną prędkość, z jaką możemy pracować, czyli jest to 20 km na godzinę, ewentualnie 12 mil na godzinę. Koszt utrzymania to 90 euro, a maksymalna pojemność, jaką możemy na nią załadować towaru, to 44 tysiące litrów. Fact Sheet 11, na którym mamy przedstawionego Fenda 300 Vario oraz Arkusin Forstack 812. Zacznijmy od traktora. Szybko lecąc, należy oczywiście do kategorii traktorów. Jego moc waha się od 81 kW do 101 kW, co przekłada się na od 110 HP do 138 HP. Co mamy do modyfikowania? Jest to silnik, przedni ładowacz czołowy, jeśli poprawnie już mam mówić, tak? Koła oraz kolor, tak. Jego koszt to 111 tysięcy euro, maksymalna prędkość to 40 km na godzinę oraz 25 mil, koszt utrzymania 100 euro na dzień, a maksymalna pojemność zbiornika na paliwo 210 litrów. Jakie mamy dostępne koła? Mamy dostępne koła standardowe oraz wąskie. W przypadku Arkusina Forstacka 812, no to należy ona do kategorii technologia belowania, czyli tutaj chodzi o zbieranie belek oczywiście i koszt to 25 tysięcy euro, koszt utrzymania 90 euro na dzień. Tank capacity, czyli mieści maksymalnie 3 kostki czegoś, słomy albo siana. I bale type, mamy tutaj kostki, czyli bale type możemy zaliczyć, że nie zbiera ona okrągłych belek, tylko same kostki, tak to rozumiem. Lecimy dalej. Zostały nam do przedstawienia nowe maszyny, które pojawiły się właśnie w piątek. Tutaj no nie zaszaleję znajomością marek i modeli, bo zwyczajnie się na tym nie znam zbytnio, ale jeśli format Wam się spodoba, to obiecuję, że naprawdę więcej czasu na to poświęcę. Teraz to było takie jakby na spontanie i chęć wybadania, jak Wy to zinterpretujecie. Więc mamy tutaj przedstawiony jakiś obciążnik. Mamy przedstawioną tą przyczepę samozbierającą Arkusina, dwie przyczepy samozbierające Arkusina, ta nowa na trzy kostki oraz ta większa. Powrót kombajnu Case, podane do niego przystawki, mianowicie header do zboża oraz do kukurydzy. Mały rębak, którego firmę znałem, ale niestety już nie znam. To jest bodajże traktor Herlimana. JCB Fast Track, jeśli się nie mylę, oraz JCB ładowarka teleskopowa. Następnie mamy duży rębak Jęca, jeśli dobrze pamiętam. Beczkowóz Joskina,
przyczepę do zboża krampę, jakąś przyczepę przeładowczą chyba. Czy to nie jest ta przyczepa przeładowcza Metaltecha? Nie wiem. Ręki sobie uciąć nie dam. Przestawioną na ostatnim fact sheetie przyczepę samozbierającą Layli. Przystawki do ładowacza czołowego, dwie prasy New Hollanda belującą oraz kostkującą z FSA 15 oraz małą przyczepę do przewożenia drewna, plus dwa wózki na headery, przyczepę do transportu zwierząt, jeśli się nie mylę, jej kształt na to wskazuje, przyczepa samozbierająca do belek Ursusa oraz przyczepa oraz owijarka do belek także Ursusa. Z tego co się dowiedziałem, nie będzie od Ursusa żadnych traktorów, czyli tutaj polska marka dosyć jest okrojona, za to jest troszkę sprzętu od Metaltecha, także każdy powinien być względnie zadowolony. Z plotek jakie słyszałem, jest szansa na Fenda Katanę sieczkarnię. Plotki oczywiście wyciągam z mojej grupy kapselki Araulena, niezawodny informator Mateusz Olizaru, któremu serdecznie dziękuję za wszystkie jego informacje. To wszystko co publikuje na pewno jest przeze mnie fajnie wykorzystywane. Natomiast materiały, to znaczy fotki przedstawiające nowe maszyny, są wykonane przez Mata 2.6 z Farming Simulator World, na potrzeby Farming Simulator World, którego jestem też właścicielem. Także bardzo serdecznie dziękuję Matowi za to, że fajną robotę wykonuje i zapraszam Was do śledzenia fanpage'a, bo tam też będziecie mieli info na bieżąco. Na dzisiaj to by było na tyle. Wiem, że wyszło dosyć przydługawo i jakby troszkę mało profesjonalnie, ale to był taki mały spontan. Jestem ciekaw, jak to przyjmiecie. Naprawdę, jeśli macie coś, to uważacie, że coś zrobiłem kompletnie źle, coś potrzeba zmienić i coś chcecie doradzić, śmiało piszcie w komentarzach, ja się postaram do tego ustosunkować, bo to jest jakby coś troszkę nowego dla mnie, nowy format i chcę się w tym sprawdzić. Także dzięki za oglądanie, ja się z Wami żegnam.